Witam serdecznie. Dzisiaj robię schab ze śliwką. Schab ze śliwką może być jako główne danie albo jako przystawka. Dzisiaj zrobię właśnie schab ze śliwkami w galarecie. No i działamy. Schab już sobie czeka. To jest tak około 80 do kilograma. Zależy, czy chcecie tylko wykorzystać na przystawkę, czy już jak już robimy, to można później odgrzać i mieć jako właśnie danie obiadowe czy kolacja. I teraz potrzebne nam będzie takie masło ziołowe, które trzeba najpierw zrobić. Łyżka masła, do tego dodaję łyżeczkę taką właśnie, tu mam mniejszą, oregano, majeranku, łyżeczkę soli, trochę pieprzu i tu mam jeden ząbek czosnku. I go wygniatam. Ja dam tak niecały może, bo one tak nie przepadają za tym czosnkiem, ale myślę, że to w pieczeniu ten smak nie będzie tak intensywny. I to wszystko miksujemy albo ucieramy, ale nie jest tego wiele, więc ja to spróbuję mikserem na małych obrotach. Masło miękkie, więc teraz będę, o widzicie, to jest takie właśnie tańczenie masełka. I teraz formujemy z tego kuleczki. Ja sobie trochę zmoczyłam ręce. O. Łatwo, nic mi się łamu, jeśli się nie kleje, ale będziemy to zamrażać, więc daję tutaj takiego pojemniczka i na chwilę do zamrażalnika, bo będziemy nadziewać schab kuleczkami na przemian z suszonymi śliwkami, około 20 dekagramów tu mam, dałam przyprawy do schabu. Schab oczywiście jest taki już sparzony, żeby te soki zostały, mam wszystko przygotowane, na chwilkę te kuleczki pójdą, tak jak mówię, do zamrażalnika. Teraz tak. Kuleczki mi się zamroziły. Słyszycie? O, twarde. Uciekają. Dobra, teraz żeby się nie rozmroziły, więc zabieramy się, troszkę posypię schab wegetą. Trochę solą. Posolimy. Po chwilkę później jeszcze będzie razem się działo. Ja będę to piec w piekarniku i w frynkach. Możecie być żaroodpornym, jak kto lubi. Ja akurat większość mięs piekę w rękawie. Teraz posypuję ostrą papryką. Jeszcze dołożę moją też zaraz. Tutaj mam przyprawę do wieprzowego. I teraz już tutaj przyprawiłam schab, robię kieszeń ostrym nożem. Jakbym sobie, proszę Państwa, nie przecięła mojej rączki. Mam nadzieję, że nie. Tak. No będziemy to dzisiaj piec. Później będziemy, jak wystudzimy, kroić plastry i tak jak powiedziałam, będzie to schab w galarecie. I teraz ładujemy na zmianę śliwki. Jak się tam dostanę do końca. Tak. Jeszcze moment, musi mi tam, o jest tutaj. Sobie od tej strony może dam śliweczkę też. Mi łatwiej, ale już mam połączenie. Teraz dajemy kuleczkę masła ziołowego. Gdzie od środka fajny smak. Już mam gotowe. Teraz wkładam do piekarnika. Dałam rękaw. Tak jak powiedziałam, ja tylko w rękawie można żaroodpornym podlewać wrzątkiem. Tak jak pieczycie różne mięso. O, zobaczcie, to jest fajnie naziane. Leczki, masełko. Do piekarnika 180. Tak myślę, z półtorej godziny. Robimy schab, tak jak już mówiłam. Upieczony już mamy, wystudzony. Pokroiłam na plastry. Tu mam wszystko przygotowane, dodatki. Znaczy jeszcze Wam pokażę, ale najpierw zajmę się galaretą, żeby ona mi już się studziła, bo będzie mi to potrzebne. Potrzebuję pół szklanki białego wina. Tu mam wytrawne. Daję do tego, zobaczcie, dwie łyżki żelatyny. Oła, rozklapałam sobie. To sobie przeleję. Chciałam Wam pokazać coś przy pół. I do tego doleję ciepły bulion. Tutaj szklankę bulionu. Jeszcze sobie studzę. Znaczy mam chłodniejszy bulion, żeby szybciej mi ta galareta po prostu wystygła. Tylko chciałam, żeby mi się rozpuściła ta żelatyna. Więc musiałam mieć trochę ciepłego. Więc, ale teraz można wystawić na zewnątrz, na taras. W momencie myślę, nam to wystygnie. Tutaj już część sobie galaretki wylałam na dno, tak żebym miała, na tym ułożę sobie schab, potem to zalejemy. I teraz tutaj jeszcze przygotowałam, wcześniej już nadziewałam, podkazam dwie śliweczki. Łyżkę masła utarłam z łyżką chrzanu i teraz właśnie nadziewam tym chrzanem, lepiej palcem, słuchajcie, ja tu łyżeczkę, ale najlepiej właśnie to będą
takie śliweczki do ozdoby. I teraz jeszcze tutaj do dekoracji mam brzoskwinki. I to sobie ułożę. O, jedną brzoskwinkę, jedną śliweczkę. Tak, tu damy podobnie. No i ja sobie tak to przygotowałam. Teraz zaleję resztą. Oj, trochę za bardzo mi to znowu związało. Słuchajcie, wynoszę to na zewnątrz. Jest śnieg na tarasie, wkładam do śniegu i momentalnie mi galaretka stygnie. Ale jakoś myślę będzie. Tak jak mówiłam, schab dzisiaj wykorzystałam jako przystawkę. Zrobiłam sobie tutaj trochę więcej, tak troszkę może naładowałam, ale mam więcej gości, więc zrobiłam sobie więcej kawałków. I oczywiście wykorzystałam mój patent. Troszkę galaretka, tak jak mówiłam, za szybko mi się ścinała łyżką wrzącą, troszkę wygładziłam i wygląda super i smakuje równie dobrze. Witam serdecznie.